champion. What do you expect? How do you expect the fight to go? Ty jesteś champion. Jak myślisz, że walka się potoczy? No, na pewno na moją korzyść. Mam nadzieję, że przed czasem. He's hoping that for on his side that he's gonna win and before the end of the fight. So you predict a knockout then? To oczekujesz knockout? Nie oczekuję, no toś i nawet chciałbym wygrać nawet po bardzo ciężkiej walce, ale żebym wygrał. Także tutaj też nie będę dużo gadał, bo od gadania to się nikt walki nie wygrał. Lepiej w ringu przemawiać. He's not gonna talk too much, but the most important is to win the fight. And obviously no one has won a fight by talking. True. So tell me, I mean, what you said you watched James the girl and you see what kind of fighter he is. What do you see as his strengths and his weaknesses? Mówiłeś wcześniej, że widziałeś The Gale'a jak walczył i możesz powiedzieć, jakie są jego plusy, minusy. No to jak minusy, no to minusy, tak jak powiedział też Paweł, nie? Że jest u niego psychicznie emocje grają pierwszą planową rolę, czyli są na numer jeden, a plusy, no jest zawodnikiem młodym, no. Na pewno ma warunki fizyczne, jest dużo wyższy, także to jest, na razie decydujemy o tym. The negative points, he's probably a bit too emotional about the fight. You can see there's quite a lot of pressure on his side. He thinks he's not very stable psychologically prepared for this fight. Mm-hmm. The only plus he can give is that he's young, he's got the advantage of height, but he doesn't think that will play a role in the fight. How do you expect to prepare for this fight yourself? Will you be in Poland? Will you be in Europe? Where will you be? Jak będziesz się przygotowywał do walki? Czy będziesz w Polsce, czy będziesz gdzieś indziej w Europie? Nie, przygotowanie będzie do samej walki w Polsce, tylko że będą to obóz co dwa tygodnie, teraz będzie dwa tygodnie, miasta będą zmieniane. Mm-hmm. Ale w Polsce. He's going to be based in Poland, but every so often he's going to change cities in Poland. Why? Czemu będziesz jeździł po Polsce? Żeby jak będę siedział dwa miesiące w jednym mieście, to kota mogę dostać. If he's going to be sitting in one place for too long, he can go a bit crazy. Okay. Jim, James's coach, paid you the ultimate compliment and said you're a very well-rounded fighter, a bit of everything. What do you see as your strengths? What's the best bit about your game? Trener Jamesa dał ci wielki komplement, mówiąc, że jesteś bardzo, ogólnie jesteś bardzo dobrym bokserem. Co ty myślisz o swoim boksie? Jakie ty masz mocne strony? Na pewno jestem zawodnikiem takim, przynajmniej tak mówią ludzie, którzy ze mną boksowali. Jestem niewygodnym. I mam taki paraliżujący styl boksowania, rozumiesz? Taki niewygodny, nie? I wydaje mi się, że to jest mój atut. He thinks that he's a very unusual type of boxer. He kind of paralyzes the opponent because it's not a very classic style. He has his own way of fighting and it's not a very, like, you know, you have unorthodox. To, yeah, basically, yeah. Okay. Thanks. So if you win, what next for you? Jeżeli wygrasz, no. To co potem? No mam nadzieję, że walka o mistrzostwo świata. He's hoping a world title fight. Okay. Yeah. Good luck. Powodzenia.